Hej, dziś kolejny spóźniony filmik. Tak, spóźniony, ponieważ walentynkowy, a raczej, uwaga, Joy Box walentynkowy. Wybaczcie, że spóźniony, ponieważ, no jak wiecie, byłam za granicą, u mamy, urodziny, także, no wiecie wszystko, bo mnie śledzicie, a jeżeli nie śledzicie, to nie wiecie, trudno. Więc, dzisiaj przychodzę do Was z Joyboxem walentynkowym. Patrzcie, jak ślicznie wygląda pudełko. Jeżeli chcecie wiedzieć, co jest w środku, to wiecie, co macie robić. Zostać, czekać i oglądać. Przechodzę do zawartości pudełka. Oczywiście, jak zwykle, wszystko, to znaczy wszystko, zdjęcia, dokładne opisy, ceny produktów, linki do produktów znajdziecie na moim blogu, ponieważ też tam będzie wpis. Nie będę tutaj już gadać dużo o Joyboxach, o pudełkach, ponieważ dobrze je znacie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam do pierwszego filmiku Joyboxa. Tam mówiłam wszystko, o co chodzi z nimi. Więc pudełko prezentuje się tak. Pięknie, miłośnie, czerwone z serduszkiem. Tak, bo to jest walentynkowy. Otwieramy, w środku wygląda on tak. I co my tu mamy? Pierwsze to totalny relaks. Działa kojąco przy zmęczeniu i stresie. Esencja do kąpieli z tej fajnej firmy. Tylko jak to się czyta? Knip? Knep? Knep? Nie wiem, jak to się czyta. Wybaczcie. Ale tutaj mamy olejek. Knape. Esencja kąpieli totalny relaks. Melisa. Ciekawe, jak on pachnie. No, całkiem. Chociaż nie wiem, czy to mój zapach, ale przy kąpieli zawsze to inaczej czuć. Tu jest 100 ml, około 10 kąpieli. Więc jest całkiem spoko, według mnie. Dalej, co my tu mamy? Bo wzięłam sobie laptopa, żeby mówić Wam od razu ceny. I teraz mamy... A nie, on nie kosztuje 57 zł. Joybox kosztuje 57 zł. Jeśli chodzi o cenę tego produktu, to niestety nie mogę znaleźć jej na stronie. Nie mam pojęcia dlaczego. Zawsze na stronie Joyboxa przy produkcie była cena, a teraz nie wiem, nie widzę jej, albo jestem ślepa, albo po prostu jest już troszeczkę za późno i nie ma tych cen. Nie wiem, o co chodzi. I no niestety nie powiem Wam ceny. Ale na blogu Wam podam wszystko, bo znajdę w internecie. Teraz niestety Wam nie powiem, bo no tak jak mówię, nie wiem dlaczego nie ma tutaj ceny. Dobra, przechodzę do kolejnego produktu. Także pierwszy to olejek. Perfecta Beauty, oczyszczanie, minerały, algi, bawełna, wow. Dobra, mineralny krem myjący, maska 2 w 1, cera sucha i wrażliwa. Nigdy nie używałam, także chętnie zobaczę. Ładnie, przyjemnie pachnie. Dalej do tej serii mamy Perfecta Beauty oczyszczenie, minerały, drobinki orzecha, peeling mineralny, gruboziarnisty, cera mieszana i tłusta i nie wiem, też nigdy nie miałam. Ładnie pachnie, bardzo podobnie do tego, także chętnie przetestuję. Nie wiem, jak mieliście, dajcie znać, czy Wam się dobrze spisały te produkty. Bielenda Make Up Fluid Kryjący. Ja mam numerek 1. Też nigdy nie stosowałam tego produktu, tego fluidu. Ciekawe, jak z kolorem. O! Nie jest ciemny, także myślę, że będzie ok. Zobaczymy. Też fajnie, że coś takiego dali, bo nigdy tego nie stosowałam. Także tutaj mamy takie coś. Coś, co chciałam spróbować, to znaczy chciałam sobie kupić, ale nie mogłam znaleźć. Byłam w Hebe i chciałam kupić, bo było jakoś na promocji i nie znalazłam. A tu proszę, w Joyboxie znalazłam. Jest to żel do mycia rąk. Wiecie, o co chodzi, taki do przeczyszczenia rąk. Myślę, że to bardzo fajny gadżet do torebki.
I naprawdę super, że to wsadziliście do Joyboxa, bo fajny gadżet. Także wielki plus. Dalej, co my tu mamy? Wazelinka do ust na randkę. Wow, a po co wazelinka na randkę? Nie wnikam. Dobra. To jest firmy Flosslick, nie wiem, dobra. Ale wazelina do ust na randkę. Dobrze. Fajne opakowanie. Tak się prezentuje, taka malutka. Przyda się, bo ja lubię wazelinki. jak ładnie pachnie. Oj, naprawdę bardzo ładny zapach. Nie wiem, co za zapach, bo nawet nie jest napisane. Ale naprawdę bardzo ładny. O zapachu maliny, no jak mogłam nie wiedzieć. Tak, ładnie malinkowo pachnie. Także taka wazelinka do ust. No, szkoda, że nie znam cen, bo naprawdę chciałabym Wam powiedzieć te ceny, ale na stronie nie ma. I o co chodzi? No serio, nie ma. Dobra. Dalej. Żel do mycia ciała, dobrze Wam znany, bo mi też dobrze znany i lubiany przez prawie wszystkich. Bo te żele bardzo ładnie pachną, także fajnie, że to wrzucili, bo naprawdę bardzo fajnie pachnie i kąpiel czy tam prysznic z tym żelem to sama przyjemność, także fajnie Joybox, że to wsadziliście. Dalej, co my tu mamy? Coś takiego, jakiś peeling i maska. Przyznam szczerze, że nie wiem, co to jest. Nigdy tego nie miałam, nigdy tego nie używałam. Ale zaraz zobaczę na stronie. Zestaw kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Jest to polska dynamiczna marka z branży kosmetycznej, która... Oj, nie widzę nic. Która proponuje nowatorskie rozwiązania dla osób poszukujących profesjonalnej alternatywy dla pielęgnacji skóry w gabinecie kosmetycznym. Specjalistyczne zestawy zabiegowe ukierunkowane w konkretne problemy skórne umożliwią każdemu bez wyjątku przeprowadzenie kuracji skutecznie i trwale, poprawiając wygląd skóry bez konieczności wizyty w spa. Co istotne, cena zestawu, na który składają się 3 pełne zabiegi, to 99 zł. W boksie znajdziesz jeden zabieg z 3 dostępnych zestawów: intensywnie nawilżającego, intensywnie odmładzającego, normalizującego. Wow. Dobra, przyznam, że nigdy tego nie stosowałam, nigdy tego nie widziałam i tego nie znam, i tej firmy też nie znam. Nie wiem, jaki dostałam zabieg, będę musiała otworzyć i zobaczyć, ale w sumie otworzę, będę wiedziała, czy oddam dla mamy, czy nie. I co my tu mamy? Ulotka. Zestaw normalizujący. To nie wiem w sumie, czy zostawię, czy oddam mamie. Zobaczymy. I tutaj mamy ulotkę. Wszystko ładnie opisane, co, jak zrobić. Także okej, fajnie. Za Joybox zadbał o naszą cerę idealnie w tym pudełeczku. Kiss My Lips. Lip Gloss. Okej. Chyba poleci do mojej siostry, ponieważ nie lubię błyszczyków za bardzo, bo się zawsze kleją do ust, wolę szminki matowe. Ale dobra, zobaczmy, co to jest. Ładnie pachnie, całkiem przyjemnie. Spójrzmy, co my tu mamy. Oj, klei się strasznie, czyli na 100% oddam. Zapewne nie zobaczycie, ale zrobię Wam przybliżenie i wtedy ładnie wszystko będzie widać. Kiss my lips. Kiss my lips. Dobra, dalej. Tu mamy z Vibo szminka. Myślę, że dobrze Wam znana, bo mi też jest dobrze znana i chyba mam identyczną. Chyba nawet kiedyś ktoś mi ją kupił. Nie jestem pewna, czy to ta. Dobra, tutaj... ładny macik. Popatrzcie, jaka intensywna czerwień, ale mi się to bardzo podoba, bo ja takie lubię i mam też podobną na ustach. Tyle, że ja mam teraz z Avonu,
i tak się prezentuje te szminki. I to już jest koniec. Także wszystko Wam już pokazałam. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym pudełeczku, o edycji walentynkowej. Ja myślę, że jak najbardziej, jeśli chodzi o walentynki, strzał w dziesiątkę to błyszczyki, wazelina na randkę do ust. Dalej, no płyn do kąpieli też jest ok, ale według mnie powinni dać jakiś taki bardziej słodki, ponieważ walentynki kojarzą mi się z takim bardziej ze słodyczą, z miłością i w ogóle no z czerwonym kolorem. I według mnie powinien być jakiś owocowy, jakiś nie wiem, z czerwonych owoców, ale no ten też jest bardzo fajny. Zbyt słodko też nie może być, tak? No i tutaj ten żel do rąk. No ogólnie bardzo fajny Joybox, bardzo fajne pudełeczko, bardzo fajna zawartość. Dajcie znać, co sądzicie. Jeżeli Wam się podoba zawartość, dawajcie kciuki w górę. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!